Cóż, nie ukrywam, że czekam na tą informację, jak na wynik z jakiegoś bardzo ważnego egzaminu, który może decydować o moich dalszych losach. I nie ukrywam, że ta decyzja będzie decydowała o dalszych losach mojej ukochanej dyscypliny zapasów. Co prawda z różnych informacji, jakie nadchodzą od znajomych, prawda, od tych, które sam próbuję uzyskać, no, niby wszystko wskazuje na to, że powinno być dobrze, że jednak zapasy jako ta podstawa olimpizmu nadal zostanie w rodzinie olimpijskiej. Natomiast prawda jest taka, że dopóki nie ma tej ostatecznej decyzji, to nie możemy być tego pewni. I to oczekiwanie jest na najtrudniejsze. Kiedy było jeszcze sporo czasu, człowiek jakby mając świadomość odległości tej decyzji, jeszcze tego tak nie przeżywał, ale teraz to już dosłownie dni, żeby nie powiedzieć godziny, będą decydowały o tej jakże ważnej dla nas decyzji. Wierzę w to bardzo mocno. Bardzo mocno wierzę w to, że jednak ta dyscyplina sportu, która była podwaliną olimpizmu, a później całej idei olimpijskiej, zostanie w tej rodzinie. No wręcz nie wyobrażam sobie tego. No, nawet nie chcę mówić, jak ja bym to odebrał, gdyby było całkiem inaczej. Wierzę, że ta decyzja na sesji MKOL-u będzie dla nas pozytywna i zapasy zostaną w rodzinie olimpijskiej.